Cześć, z tej strony Bartek Bohdan z PPC Giesztok. Dzisiaj moim gościem jest Maciek Frankowski z Biznes Radar. Cześć Maćku. Cześć Bartek, witam dzisiaj wszystkich. Będziemy sobie rozmawiać ponownie o dywidendach, jeden z moich ulubionych tematów, bo jak się okazuje, pomimo tego, że 2020 rok był bardzo ciężki dla wielu spółek, wielu branż, jak wiemy, wiele spółek wstrzymało wypłatę dywidendy lub znacząco tą dywidendę zmniejszyło, tak się okazuje, że tych spółek, które tą dywidendę wypłaciło, było całkiem sporo. Także Maciek, nie można powiedzieć, że dla inwestora, który dywidendami się interesuje i lubi gromadzić dochód pasywny na swoim rachunku, ten rok był całkowicie stracony. Tak, no na szczęście to nie jest tak, że wszyscy przestali wypłacać dywidendy. Jak popatrzymy na wykres i zobaczymy na te gwałtowne marcowe spadki, to oczywiście wtedy w ogóle był taki moment, że wiele firm przesuwało różnego rodzaju decyzje i może od tego zacznę. Tak, jak jest rok, który no jest ewidentnie no rokiem ponadstandardowym, bo pandemia jednak się zdarza raz na 100 lat i mam nadzieję, że przez najbliższe 100 lat nie będzie pandemii, no to wtedy bardzo wiele firm w ogóle po prostu nie wiedziało, co z nimi będzie. Tak? Znaczy byli tacy, którzy wygrali na pandemii, jak Mercator, ale o tym za chwilę, natomiast no to jest jednak mniejszość. Większość firm się po prostu obawiała, zamykano gospodarkę, nie tylko zresztą w Polsce. I teraz tak. Pierwsza rzecz, jaka się wydarzyła, myśmy w ogóle w Biznes Radarze zrobili takie podsumowanie, gdyby ktoś chciał szczegóły, to no pod filmem jest link, to wystarczy sobie zajrzeć, tam jest omówiony już w dużo większym detalu niż tutaj anonsujemy, cały rok w dywidendach. Natomiast to jest tak, dużo bardzo firm, pierwsze co zrobiło, to oczywiście przesunęło decyzję, no żeby konserwować gotówkę, czyli jakby one wypłaciły nawet dywidendę, ale decyzje o wypłacie podejmowały nie w maju czy czerwcu, no tylko w drugiej połowie roku. Ale co do samych firm, to tak, mniej firm wypłaciło dywidendy. Co to znaczy mniej? To mniej to jest aż 25%. No to jest dużo. Od razu mówię, że te 25% ja porównuję do roku kryzysowego, czyli nie zeszłego roku, tylko tam roku 2008 w Polsce. I wtedy też jak był kryzys na świecie, no to w Polsce wypłacano mniej dywidend. Nie tylko mniej dywidend wypłacano, ale mniejsza liczba spółek wypłaciła dywidendy i ta liczba była mniejsza rzędu 10%. No to te 25% to jest no dużo. Ale też Maciek, troszeczkę wtedy była inna sytuacja, jak wiemy, wtedy nie zamykano żadnych branż i firmy nie miały takiej obawy, czy będą mogły w ogóle prowadzić działalność gospodarczą i kiedy. No tylko po prostu był kryzys finansowy, no ale jednak każda z tych firm, jeżeli funkcjonowała w realnej gospodarce, to produkowała, mogła restauracje mogły przyjmować klientów, firmy były normalnie otwarte i nie było na przykład zakazu lotów, prawda? Absolutnie, no nie, no była w ogóle inna sytuacja, no dodajmy, że giełda też była troszkę mniejsza niż teraz, w sensie liczby spółek. Tym niemniej ci, co zapłacili dywidendę, no te 75%, no to oni zapłacili, 60% z nich zapłaciło większą dywidendę niż rok temu, więc to bardzo przyjemnie. Jakbyś, my w ogóle mamy całą zakładkę w Biznes Radarze dywidendy na górnej belce, jakbyś Bartek mógł, no już no przełączyłeś. Tak. 2020 rok pokazujemy. Za rok 2020. I oczywiście firmy są bardzo różne, czyli dywidendy wypłacają zarówno firmy wielkie, jak i małe. Ale tutaj może zacznijmy od takich rzeczy, no, które są wyraźnie widoczne, czyli na przykład banki nie wypłacały dywidend. Co więcej, no to wynika też z franków i innych rzeczy, o których dobrze wiemy, jak niskie stopy procentowe. KNF meldował, że wysyła pisma do banków, żeby nie wypłacały dywidend, czyli to idzie nawet tą drogą regulacyjną. Tak, no na przykład Pekao S.A. nie wypłacił dywidendy, mBank ma nie wypłacać. I oczywiście, że w bankach, no to pandemia to jedno, ale w bankach też inne rzeczy mają wpływ na tą branżę. Tymi innymi rzeczami są głównie niskie stopy i oczywiście kwestia franków. Tym niemniej są inne branże od banków, jak na przykład deweloperskie, gdzie okazało się, że pandemia tych deweloperów nie uderzyła tak mocno, jak się wielu z nich spodziewało. No i na przykład widać, że nie tylko oni wypłacali dywidendy, ale oni w ogóle sugerują, że będą wypłacać dywidendy dalej. Więc akurat branża deweloperska poszła dobrze. Jak jesteśmy przy branżach, to może powiem najważniejszą rzecz, że tak naprawdę jak się patrzy na dywidendy, no to jak my patrzymy globalnie na dividend yield, czyli to, co się jakby zarobi, to co inwestor dostaje, jak kupi akcję, no to co ten inwestor by chciał? No skoro kupuje akcje, które są obarczone ryzykiem,
no to on by chciał, żeby ten dividend yield, czyli stopa dywidendy, no była wyższa od tego, co można dostać tam nie tylko na rachunku bankowym, ale na jakimś funduszu pieniężnym. Dobra wiadomość jest taka, cały czas tak jest, to znaczy średnia stopa, ten stopa dywidendy była bardzo podobna do zeszłych lat, to było około 3,9% i szczęśliwie to jest ciągle dużo więcej niż można dostać w banku czy w funduszu pieniężnym, gdzie pewnie najlepsze fundusze no, przynoszą około średnio około 1,5%. I to jest pewnie najważniejsza rzecz, gdzie tu zawieszę głos, bo oczywiście my z Bartkiem obaj lubimy dywidendy, nie dla samego hasła, że lubimy dywidendy, tylko to nie dość, że to przynosi dochód pasywny, to jeszcze to świadczy o tym, że firma może sobie na to pozwolić, że optymistycznie patrzy w przyszłość. No tu jest wiele plusów dywidend, więc my się cieszymy, że liczba firm, która wypłaca dywidendy jest znaczna, bo to pokazuje, że bardzo wiele biznesów uważa siebie za dostatecznie stabilne. I teraz tak, oczywiście, że pewnie można zawsze mówić o dywidendach ogólnie, no ale inwestorzy kupują konkretne akcje. Rok 2020 dla różnych firm był oczywiście różny. Jak Bartku byś mógł kliknąć na stopę dywidendy, tutaj po prawej stronie, po dywidendzie na akcję, bo spróbujemy zobaczyć, chciałem pokazać, jak bardzo różne są te stopy, kliknij na to, to on nam będzie szeregował to od największego do najmniejszego i proszę przesuń na dół, o jeszcze raz to kliknij, i zaczniemy od największych dywidend, będziemy przechodzili niżej. No są takie firmy, które wypłacały nadzwyczajnie, choćby jak ten Optim, gdzie stopa dywidendy wychodzi 47%. No to jest oczywiście kompletnie nie do utrzymania dalej, tym niemniej jest to największa wypłata za zeszły rok. Są firmy, które wypłacają dużo, natomiast oczywiście większość firm będzie wypłacała dużo, dużo mniej. Natomiast Maciek, na zwróćmy tutaj uwagę, proszę. Bo przed chwileczką rozmawialiśmy o branży deweloperskiej i tutaj na przykład są dwie spółki z branży deweloperskiej, tak na pierwszy rzut oka, które ja widzę, czyli Archicom i nasz portfelowy Dom Development, które tej dywidendy, Archicom wypłacił ponad 11%, a Dom Development 7,5%, tak dobrze patrzę? Jak najbardziej. 8%. To jest znacząco powyżej nie tylko tego, co możemy dostać w bankach czy w funduszach, ale też znacząco powyżej już wyższej w 2020 roku inflacji, prawda? Tak, no oczywiście. I dodajmy od razu, że jak mówimy już o konkretnych spółkach, to jak to ładnie brzmi, popatrzmy na te spółki, które myśmy omawiali razem z Bartkiem w zeszłym roku, czyli na przykład, nie, to one są tutaj, tak teraz je odnajdziemy. Tu jest na przykład spółka Toja. I ta spółka, no właśnie, nie dość, że dobrze rośnie i ten, no to wypłaciła stopę dywidendy ma rzędu 11,1. No, bardzo dobry wynik, tak? Ale poniżej jest Nowita, ci od tych włókien, no tutaj nie, no, tu Nowita i Nowita ma 7%. Też bardzo dobrze i widać, że są w stanie nie tylko rosnąć, ale wypłacać dywidendy. Jakbyś mógł przewinąć na sam dół tą tabelę, bo oczywiście nie wszystkie firmy. Nie, ale widzę, że całkiem sporo spółek, które tą dywidendę wypłacają na poziomie powyżej 5%. I bardzo dobrze. To tak. Ten, kto nas ogląda po raz pierwszy, to może nie wie, ale Bartek bardzo lubi, jak stopa dywidendy jest większa od 5%. Bo każdy ma swoje małe fetysze, tak. U niego te 5% działa. Tak? Jak spojrzymy z kolei na live chat, no to LiveChat już nie ma wysokiej stopy dywidendy, to jest rzędu 1,4, ale tak jak omawialiśmy, no w LiveChacie od lat co roku ta dywidenda rośnie. Jak ktoś kupił akcje, które zresztą sam posiadam w tym roku, no to on ma nadzieję, że dla niego w przyszłym roku, jeśli ta dywidenda wzrośnie, ta stopa dywidendy też będzie odpowiednio wyższa. I tutaj uwaga jakby tradycyjna, że każda spółka, jak wejdziecie na profil każdej spółki w Business Radarze, no to jest komplet danych o dywidendach. Każdy pewnie inwestor sam sobie chce analizować dywidendy, więc tu jest komplet danych, można to zrobić. Dodajmy, że część danych jest tylko dla abonentów premium, ale za darmo też dużo widać. Gorąco zachęcam do patrzenia na te spółki, które wypłacają dywidendy, bo jest to bardzo ciekawy sygnał, jak zawsze. I to chyba wszystko o dywidendach, chyba że Bartek chce coś dodać. Ja jeszcze tylko chciałem dodać na koniec, że ty, Maćku, powiedziałeś, że stopa dywidendy 5% to jest coś, co ja bardzo lubię, owszem. Natomiast ostatnimi czasy jeszcze bardziej lubię, jak dywidenda rośnie rok do roku o minimum 10% i wtedy jestem w stanie nawet zaakceptować tą stopę dywidendy na poziomie 3-4%, bo wiem, że jej dynamika jest na tyle duża, że na przykład za 10 lat to już będzie znacznie wyżej, jeśli popatrzymy na stopę nominalną.
Tak, dobrze, że to mówisz, bo to jest bardzo ważny wskaźnik, czy dywidenda rośnie, no bo zakładamy, że jak ktoś chce otrzymywać dywidendy, no to kupuje akcje na wiele lat i ta dywidenda jednak A powinna rosnąć. Bardzo dziękuję. przynajmniej rosnąć w tempie inflacji, prawda? Bo inaczej no to nam się to Jak nie najbardziej, spina finansowo. zdecydowanie. Maćku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę o Ja dywidendach. dziękuję. Zawsze wdzięczny temat. Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i subskrybujcie kanał. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Jedziemy po sukces. Cześć!